Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Chyba każdy słyszał historię o wielkich więźniach, którzy w czasie odbywania wyroku budowali imponujące ilości mięśni. Wystarczy przypomnieć tu sobie to o czym mówił legendarny City Fletcher, czy chociażby spojrzeć na ten post Kali Muscle. To zdjęcie z czasu kiedy miał zaledwie 19 lat i jak pisał był uwięziony w zakładzie karnym stanu Delano od półtora roku. Codzienne ćwiczenia bogata w kalorie dieta, jak twierdzi pozwoliły mu osiągnąć tego typu muskulaturę. Bez użycia sterydów. Oczywiście nie przypomina tutaj naturalnego kulturysty, także ta część postu może budzić usasadnione wątpliwości, ale nie zmienia to faktu, że udało mu się zbudować w warunkach więziennych wybitny poziom muskularności. Przygotowałem także kilka fotografii, które udało mi się odnaleźć, a prezentują doskonale wyrzeźbione, w wielu przypadkach zaskakująco duże sylwetki. Więźniowie potrafią być naprawdę doskonale zbudowani, a niektórzy łączą to z tak dobrą strukturą że wyglądają jak zawodowi kulturyści poza sezonem. Tutaj świetny przykład człowieka, który ponoć 6 lat spędził w więzieniu, a zdjęcie wykonano tydzień po wyjściu na wolność. Te wszystkie materiały liczne, przykłady wybitnie zbudowanych więźniów czy byłych więźniów albo po prostu ich deklaracje wskazują na zakłady karne, jako na środowisko sprzyjające budowie mas mięśniowej. W tym materiale postaram się odpowiedzieć z czego to wynika, przedstawiając powody oraz metody, jakie stosują więźniowie, by budować doskonałe sylwetki. Jedną z poszlak, jaką często obiera się, próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego więźniowie są tak muskularni, jest genetyczny poziom testosteronu. Innymi słowy, zakładamy, że większość więźniów prezentuje cechy, jak chociażby większa agresja, które sprzyjają popełnianiu przestępstw. Na nie wpływa oczywiście testosteron, stąd wniosek więcej testosteronu równa się większa szansa na popełnienie wykroczeń, równa się więźniowie mają średnio wyższy poziom testosteronu niż przeciętny człowiek. Równa się Budują więcej mięśni. Teoretycznie ma to sens. W praktyce faktycznie znalazłem badania wskazujące na wyższe poziomy testosteronu u więźniów, którzy popełnili brutalne przestępstwa niż u tych, którzy odsiadywali wyrok z innych przyczyn. Nie wiem jednak, do jakich więźniów należą najlepsze sylwetki. Poza tym nie znalazłem danych porównujących poziom testosteronu w więzieniach do poziomu testosteronu w populacji. Co więcej, nawet gdyby takie badanie istniało, byłoby w kwestii genetycznej niewiele mówiące, ponieważ ponieważ nie wiemy czy ten poziom testosteronu mieli przed umieszczeniem w więzieniu czy też to środowisko więziennego podniosło. Faktem natomiast jest, że do zakładów karnych zazwyczaj nie trafiają ułożeni urzędnicy, ale osoby prowadzące bardziej ryzykowny tryb życia. Większa agresja, nawet jeżeli nie objawia się w poziomie testosteronu, na pewno ma wpływ na jakość treningu czy dążenie do dominacji, a zatem determinację do polepszenia warunków fizycznych umieszczających cię wyżej w więziennej hierarchii. Drugi powód to wpływ środowiska. Po pierwsze właśnie na poziom testosteronu. Nieprzyjazne, niepewne otoczenie grożące konfrontacją z niebezpiecznymi współwięźniami będzie powodowało adaptację w postaci zwiększonej produkcji testosteronu. Jest to intuicyjnie oczywiste, ale także poparte badaniami. Badanie z 2011 roku patrzyło na poziom testosteronu u samców kubaników, czyli gatunku ptaków w trzech różnych warunkach socjalnych. Pierwsze to sześciu samców, drugie trzech sam. I trzy samice, i trzecie, jeden samiec i jedna samica. Tam, gdzie były same samce, dochodziło do większej ilości agresywnych interakcji, i w tej grupie doszło do szybszego i wyższego wzrostu poziomu testosteronu, niż w pozostałych grupach. Im więcej rywalizacji, tym wyższy poziom testosteronu, który ma wpływ na budowę muskulatury. Drugie działanie środowiska to po prostu presja, by posiadać argumenty fizyczne i nie znajdować się na końcu hierarchii. Innymi słowy, móc dogadać się z najsilniejszymi i nie stać się ich ofiarą. Trening jest nie tylko walką o przetrwanie, ale także jedyną możliwością uwolnienia się od negatywnych emocji. Z tego powodu nie ma mowy o odpuszczaniu ćwiczeń, a intensywność potrafi być niewyobrażalna, ale do tego przejdę później. Więzienne realia zapewniają dużo czasu wolnego. Oznacza to, że można poświęcić na trening mnóstwo czasu, nie ma tu innych życiowych priorytetów czy zdarzeń, które by cię rozpraszały. Co więcej, można prowadzić wręcz kulturystyczny tryb życia, czyli trenować. Jeść i spać, dając swojemu organizmowi dużo czasu na regenerację. Tym samym możesz robić więcej, nie przetrenowując się i dzięki temu szybciej rosnąć. Nie musisz martwić się zarywaniem nocy stresem związanym z innymi obowiązkami. Czas daje także benefity dietetyczne, także nie pomijasz posiłków. Wiemy już zatem dlaczego potrafią być tak muskularni. Teraz czas odpowiedzieć na pytanie, jak to robią. Zaczynamy od treningu. Oczywiście istotne jest, co robią, ale przede wszystkim. Wszystkim jak. Tak jak mówiłem, walka o przetrwanie to motywator, którego nie znajdzie się na wolności, prowadząc normalne, komfortowe życie. Trening jest tu nie dodatkiem, żeby być w fajnej formie i dobrze wyglądać, ale czymś, co może wręcz zadecydować o Twoim życiu. Traktujesz go zatem tak poważnie, jak tylko można. Więźniowie, których słuchałem, mówili, że ćwiczyli kilka godzin dziennie każdego dnia. Wes Watson twierdzi, że były dni, kiedy decydował, że dziś robi 2000 przysiadów. Prowadzący kanał Fresh Out mówił, że trenował dwa razy dziennie. Wykonywał także mnóstwo powtórzeń i serii, nawet ich nie licząc. Wychodząc na drążek i robiąc podciągnięcia i dipy, ćwiczył, aż nie mógł wykonywać więcej powtórzeń. Zawsze powtarza się bardzo duża intensywność, wysoka częstotliwość ćwiczeń oraz duże objętości treningowe. Jeżeli natomiast chodzi o ćwiczenia, od razu widać skąd czerpali inspiracje ci, którzy radzili jak trenować w czasie pandemii. W wielu więzieniach nie ma więc dostępu do konwencjonalnych ciężarów, więźniowie muszą wykazywać się niemałą kreatywnością. Wykorzystują ręczniki jako obciążenie czasopisma lub książki, butle wody, worki piasku, robią pompki z partnerem treningowym na plecach, przysiady z kimś na barkach. Do tego dochodzą klasyczne ćwiczenia kalistemiczne: pompki, przysiady, podciągnięcia, dipy, brzuszki, wznosy nóg na drążku itd. Można powiedzieć, radzą sobie tak jak my w czasach lockdownu, improwizując i używając do ćwiczeń wszystkiego, co znajduje się pod ręką. Poszukiwałem informacji jak sytuacja wygląda w polskich więzieniach i okazuje się, że niektóre posiadają dobrze wyposażone sale gimnastyczne. Jeżeli chodzi o dietę, to nie znalazłem materiałów, w którym by ją zachwalano z kulturystycznego punktu widzenia. Opiera się głównie na cukrach oraz tłuszczach z niewielką ilością białka. W USA jest to około 2800 kalorii w Polsce dla osób powyżej 18 roku życia nie mniej niż 2600, czyli. Liczby są zbliżone. Rozeznani w środowisku potrafią jednak załatwić sobie więcej artykułów i lepszej jakości. Oto dieta z kanału Fresh Out. Przed porannym biegiem płatki owsiane z granolą i mlekiem w proszku. Później typowy więzienny lunch. Następnie po drugim treningu ryż z tuńczykiem albo makaron z wołowiną. Nie ma wątpliwości, że dieta więzienna jest daleka od optymalnej do budowy mięśni. Ale osadzeni radzą sobie jak mogą, żeby zwiększyć jej kaloryczność oraz zawartość. Białka. Ostatnia kwestia to sterydy. Czy więźniowie mają w ogóle do nich dostęp? Większość odpowiedzi brzmi nie. Przewaga osób opowiadających o swoich doświadczeniach twierdzi, że więzienne sylwetki są budowane naturalnie. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że zdarzają się przypadki przemytu różnych substancji, dlaczego sterydy miałyby stanowić wyjątek? Jimmy Guy w swoim materiale mówił, że doświadczył tego z pierwszej ręki i oczywiście anaboliki można spotkać za więzienny. Murami. Niech dobitną odpowiedzią na to pytanie będą te fotografie z polskiego więzienia, które odnalazłem w artykule z 2019 roku. Mamy tutaj więźnia, ewidentnie nienaturalnego, wyglądającego jak niezły amatorski kulturysta. Tutaj także jego półki uginają się pod ciężarem różnego rodzaju suplementów i innych produktów. Wszystko wygląda na warunki mogące wynieść jego formę na nowy poziom, a pobyt w więzieniu stanowi odpowiednik wycieczki do Kuwaitu i Oxygen Gym. Owszem, więzienie stanowi środowisko sprzyjające budowie masy mięśniowej, ale nie oznacza to, że za kratkami można pokonać fizjologiczne ograniczenia ludzkiego organizmu. Dajcie znać w komentarzach, jakie znacie jeszcze inne powody, z których więźniowie mogą być tak muskularni. Na koniec serdeczne podziękowania dla Sławomira Nicieckiego oraz Filipa Flazińskiego za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.